Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na Rybki Nie Inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film oto z tego miejsca, czyli Kielcok Nie Inaczej i łowienie z nadlodu, spod lodu, jak go zwali, tak go zwali. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 7.32, piątek, 8 grudnia 2023. Widzicie czarne plamy, więc obym się mylił, ale chyba niedługo będzie już po wejściu na lód, więc dlatego od wtorku wykorzystuję ten od rana do południa wypad na rybki. Więc, drodzy Państwo, nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film. A co uda się złowić, zobaczycie to na moim filmie. Czyli piątek, łowienie z marszu, dziury nienęcone i oczywiście bez ochotki żywej, bo dopiero dzisiaj wieczorem będę miał ochotkę żywą i z jutro nakręcę dłuższy film z innego miejsca z wykorzystaniem żywej ochotki. Więc zostańcie ze mną i po krótkim wstępie zapraszam na najnowszy film. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Czas zacząć łowienie z nadlodu. Pierwsza ryba piątkowa, czyli świętokrzyski sandacz, inaczej zwany, a to jest jazgarz. Więc pierwsze koty za płoty w ten piątkowy dzionek łowieniem z podlodu. Dobrze, wędkujemy dalej. Kolejnego miłośnika drobnych przynęt. Baja. Będą brać same jazgarze. Zmieniamy przerębel na inny. Przednie gdy skupiał się na połowie jazgarza. Jak dopiero co zacząłem wędkować, więc tak mówię, wędkujemy dalej. Kolejny sandacz świętokrzyski, jazgarz, zmiana przynęty. Jakieś drzazgi dzisiaj biorą ten piątkowy dzionek, oby coś fajnego złowić, przynajmniej do zdjęcia. Widzicie, zmiana przynęt i tak to mniej więcej wygląda, więc gramy dalej i nic dodać. Nic ująć. Nic dodać. Nic ująć. Czyli machaj będą. Ryby będą. Z tym, że nie na pewno. Zobaczcie. Od wczoraj. Wczorajsze moje. To lekko. Widzisz, nawet nie ma co zamarznąć. Nawet nie ma co zamarznąć przez noc, większość wczorajszego dnia. Zobaczcie. Więc skąd ma być lód, jak odwilż idzie. Dobrze, zobaczymy. W tej dziurze tutaj był ten szczupak wczoraj, wymiarowy, ładny. No i zobaczymy teraz na mormyszkę, może jakiegoś garbusa zawiesimy. Więc zostańcie ze mną i jest w pytkę. I inaczej, w pytkę. Pierwszy dzień dzisiaj, bo same jazgarze. Same świętokrzyskie jazgarze.
więc piątek jak na razie jest najgorszy, ale przepuszczamy dalej. Zobaczcie, drodzy widzowie, 8 grudnia, piątek, już lód, wczorajsza dziura, jak się rozszerza od ciepła. Widzicie, lód cienki już. Więc tak to mniej więcej wygląda. Nie wiadomo, czy będzie się łowiło, bo woda stoi, odwilż idzie, więc trzeba wykorzystywać. Więc w piątek zobaczymy, co nam jeszcze przyniesie, bo na razie to same jazgarze, czyli świętokrzyskie, sandacze, nie inaczej. Próbujemy złowić jakiegoś garbuska, takiego, aby był chociaż do zdjęcia, ale wędkowanie, przepuszczanie, granie mormyszką w przeręblu, piękna rzecz. Piękna rzecz, na którą się czeka większość sezonu wędkarskiego. Jest taki piątkowy szczurek, no ale to nie to, to nie to. Ech. Kolejny maluszek. Uch, a gdzie te większe? Kolejny maluszek. Ach, same małe, ale co zrobić, nic na to się nie poradzi, nic na razie do zdjęcia, ale przepuszczamy dalej. Już ciut większy, no ale jeszcze za mały do zdjęcia, jeszcze za mały do zdjęcia, ten również za mały. Ale już tego puścimy w innym przeręblu. Baja. No i czekam na takiego, na miniaturkę.
starych dziurach sam jazgarz i drobny okoń. Nawiercimy tutaj na plaży z dwie dziury. Jedną. Drugą. Dwie nowe dziury. No i zobaczymy w tych nowych dziurach, czy coś większego skubnie. No i zobaczymy w nowych dziurach, ale coś słabo to widzę. Słabo to coś widzę. Najpierw o dno obijamy. Teraz jedziemy trochę do góry. Jutro będzie sobota, dłuższy wypad z żywą ochotką i dziury zanęcę sobie i zobaczymy co i jak. A na tą chwilę od wtorku do piątku na sztuczną ochotkę. Jak widzieliście to na wszystkich moich czterech filmach. Więc gramy dalej i miejmy nadzieję, że coś pyknie na miniaturkę. Godzina 10:11, to jeszcze mamy ponad godzinę. I powiem tak, wszystkich starych dziurach nie wierciłem na razie tutaj nowych. Wczorajszych dziurach przepuszczałem przynętę, grałem. No i nic, zero wskazań. Ryba się odcięła, w ogóle nie ma brań, więc pójdę bliżej tamy i tam dokończę już film i nakręcę kilka nowych dziur i tam zakończę dzisiejszy wypad. To jeszcze ponad godzinka i będę zwijał się, ogarnę się i idę w piątek do pracy, tak jak mówię, na drugą zmianę. Więc zostańcie jeszcze ze mną, bo sam jestem ciekaw, czy będzie jakaś ryba na miniaturkę, czy będzie bez okonia takiego w miarę przyzwoitego. Więc bierzemy zabawki, idziemy w stronę tamy. Tam dalej nie wchodzę i tu blisko trzcinek damy z dziurę. Powtórzymy. Okej. I tu damy świeżą. Okej. W samych trzcinkach mamy, ale maluszka. Więc tak mówię, przy samych zobaczymy dalej. Jest kolejny maluszek. Tak mówię, same małe biorą. Muszę skręcić trochę. Okej. Kolejny z maluszków. W nowych dziurach blisko trzcinek. Powiem wam, ale małe ryby skubią. W nowych dziurach, nie wczorajszych starych, tylko nowo wiercone dziury, blisko trzcinek i mały okoń, w ten piątkowy dzionek. Ciut większy, ale też mały.
za mały. No ale tak to wygląda. Baja. Wędrujmy dalej. Tak jak widzicie, brzegiem tu kolejne dwie dziury nawierciłem i aż tam do zakrętu i tam już skończę dzisiejszy wypad. Czyli świeże dziury, blisko trzcinek, blisko brzegu i przepuszczamy gramy i zobaczycie co i jak. Jest taki, ale znów mały, znów malutki, więc zwracamy mu wolność i jedziemy dalej z tym koksem, bo już późno. Bo już późno. Już późno, jak widzicie. To będą dwie ostatnie dziury z dzisiejszego wypadu. Ostatnie dwie dziury i będę kończył i czas iść do Tyrki na drugą zmianę. Więc drodzy Państwo, kończę na dzisiaj ten nierówny pojedynek. Brało to co pokazałem na filmie, nic większego, nic do zdjęcia, wszystko niewymiarowe. I tak to leciało, więc czekajcie na kolejne moje filmy. Ja mam 10 minut do autobusu, jest godzina 11:20, pojadę wcześniej. Ogarnę coś w domu i do pracy. Więc drodzy Państwo, leciało tak jak pokazałem na filmie. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, dobre i złe. Jadę do domu. Cześć!